dzień dobry. Halo, siemka. Teraz Fera buduje kampera. Dzisiaj mija właśnie 2 tygodnie, odkąd kupiliśmy naszego vana. Za wiele w nim jeszcze nie zrobiliśmy, no ale wszystko jest przygotowane, mamy całą bazę do dalszych działań. Właśnie jedziemy na zakupy, kupić jeszcze trochę potrzebnych nam rzeczy. Trochę materiałów, trochę wkrętów, trochę drewna. Dzisiaj będziemy robili okna na świat, którymi będziemy podziwiali piękne widoki w przyszłości. Dokładnie. To tutaj zrobić? Przymierzamy okno. No, dzisiaj będzie ciężki dzień dla mnie. Bardzo stresujący, bo będę musiał ciąć mojego vanika. Fajna, nie? No, muszę na wyszedł tego zbudować. Co ty pniesz? Marcin, będziesz chciał? Nie wiem. A ty? Meble bym chciała. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Mamy trochę zakupów. Słuchajcie, petarda, mam swoją własną piłę. Tylko nie masz, tylko nie masz ostrza. No i ja do was. O, siemanko. Tak jak mówiliśmy, zaczynamy zabawę z naszymi oknami. To jest nasze okno. Tak będzie wyglądało na zewnątrz. Budujemy drewniany frame naokoło. Na zewnątrz jeszcze będzie, znaczy od środka będą jeszcze beżowe. Taka listwa maskująca, plus będą roletki moskitera i taka zasłonka. Żeby nikt nie widział, co robimy w środku w nocy, na przykład. No. No ja wiem, ale to tutaj zrobić? Myślisz, czy będzie niżej, czy wyżej, a tu? Nie, no żeby tego już nie by, to mi się wydaje. No bo niektórzy jeszcze to tną, nie? No mi się wydaje, że nie ma sensu. Jak to ma, to parę centymetrów, to ona mnie by nie grała. Bo jeszcze podłoga pójdzie do góry, jeszcze gdzieś tak. No ale sufit też pójdzie, ścianki pójdą. No tak, no to tak wychodzą te okna nisko, no co na to poradzisz, no przecież no, mi nikt nie robi. No bo nas nie zbawi, jak to tu dam, nie? No nie. Nie mogę zresztą przy tej belce też tak robić, nie? Nie, no żeby to było coś tam się trzymało. Akurat mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Po prostu no. Wytnę tą. Tak. I tą pół. I pół tej, no. Akurat ta jeszcze będzie tu wzmacniać, a to się po prostu. Tu my jesteśmy na wizji? No to czekaj, bym się od niej przesać. Kurwa, nie wiedziałem, dobra. No, no to będzie tak okno ładnie tu. No. Super. Boję się. Dobra. Tylko, że tego... Dobra. Bo to jest na klej, to tak ciągniesz mi się, że przez to wszystko. Może maźnie gdzieś skończy. Dobra, z marfiku. Chirurgiczna robota zrobiona. Prawie. Trzymaj się prawej strony linii, będzie to wszystko ok.
A kuku. Nie, na razie mamy dziurę, jeszcze nie mamy okna. Mamy dziurę. Wyżej. No. Przymierzamy okno. Brzucho, ja muszę uciąć to brzucho tu. No było lepiej, jak ty to zrobiłeś? Weź do góry. Co do góry? Wyciągnij. Trzeba poszerzyć. Pablo Picasso. Cześć pierwszy. Namaluję obraz. Nam się tu jakiś zaciek nie zrobił. Traci. Co ty będziesz malował? Tam takie strugi. Spływają po lakierze. Ekspresjonizm. Modern war. Jak tam Pablo Picasso? Maluje niebo. Na niebiesku. No. Trochę białych plam ci zostało. No uważaj, bo tu już szyby już. A to tylko jest ten. Taśmo, uważaj. Taśma? Wyrwałem tą taśmę. No to spoko. Moim zdaniem to nie ma co tutaj już na środek dawać. Słuchajcie, mamy okno. Okno do lasu. Normalnie masakra. Ale tu jest solidne pod spodem. Letnij tutaj. Pokażę wam. Rameczka naokoło. Ciach, ciach, ciach. Szybka podróż w czasie. Tu jest nasze okno. A specjalnie wam pokazuję w tym momencie, jak już jest zrobione, żebyście mieli ogólny zarys, jak to wygląda już prawie w efekcie końcowym. Więc nasze okno składa się z dwóch ram, ramki zewnętrznej i wewnętrznej. Pomiędzy tymi dwoma ramkami musimy umieścić listwę. Listwa jest grubości 1 cm 8 mm i szerokości 3,5 cm. Dzięki tej listwie uzyskujemy efekt, nazwę to tak, ścisku. Ponieważ karoseria ma tylko 3 mm grubości, więc jeżeli byśmy chcieli skręcić obydwie te ramki do kupy, no to nie moglibyśmy jej ścisnąć. Dlatego podkładamy tutaj na dole tą listwę drewnianą i dzięki temu uzyskujemy ten efekt. Ściskamy obydwie ramki do siebie, skręcamy je bardzo mocno. Wtedy ramka zewnętrzna dolega do karoserii, a ramka wewnętrzna dociska tą listwę drewnianą. No i okno jest zamontowane bardzo solidnie i wiemy, że z drugiej strony nie będziemy mieli żadnych przecieków. Okno jeszcze to ma podwójną szybę. Szyba jest wypełniona gazem, także dzięki temu z tej strony nie będzie się nagrzewać, jak będzie naświetlone przez słońce. Jak również jak nagrzejemy od środka vana, to ciepło nie będzie uciekało przez szybę na zewnątrz. Producent tak mówi. Zobaczymy, czy to będzie działało. Powiem to wam w najbliższej przyszłości. Dodatkowo ramkę zewnętrzną zainstalowałem na taśmę butylową i na silikon Sika Flex 512. I właśnie dzięki temu, że skręcamy mocno te ramki, ta taśma butylowa z drugiej strony i silikon bardzo ładnie się rozchodzą po tym kołnierzu, który taki jest tutaj w tej ramce zewnętrznej.
Dodatkowo listwę drewnianą jeszcze przykleiłem na klej EBT, też firmy Sika. No i jak widzicie, okno wygląda tak. No jeszcze nie przypomina okna kamperowego, dlatego mamy tutaj jeszcze taką ładną ramkę maskującą. I teraz już przypomina to okno kamperowe. Mamy tu jeszcze takie bajery, mamy tutaj moskitierę. Z drugiej strony mamy zasłonkę. Zasłonka jest pokryta jeszcze folią aluminiową, także też odbija ciepło. Możemy sobie to jeszcze rozdzielić. Tu jest taka listwa magnesowa, także możemy to sobie ściupić razem, rozdzielić. No, tak to wygląda. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jeszcze ciekawych informacji na temat okien, Monika napisała artykuł na blogu, także zapraszamy na terasfera.pl. A teraz szybko uciekamy do montażu. Musiłbyś mi pomagał. No, a na zewnątrz wygląda tak. O. Na razie nie zamknę. Z góry, tak. Są dwa, cztery są zamknięcia. Teleskopik, szyba jest lekko przyciemniana. Silikonek pójdzie naokoło, jeszcze delikatny. I będzie wręcz fenomenalnie. Odpoczywamy. Ciężki dzień. Stresując, okna to jednak nie przelewki, nie? No. Zdroweczko. Hej. Mocny ten robi. Oj. O. Oj. Oh my god. Nie powinnaś tego kręcić. Co to za gluchy. Dobra. Tego i tak nie będzie widać. Stresuję się teraz, jak jest kamera. Dobra, to wyłączę. Nie. Za chwilę będzie drugie okienko. Jeden już z tym. Zaraz będzie drugie. Kreska. Co tak to zasilikonujesz na zewnątrz? No, to tyle czad. No cyrki? Jesteś ziemi. Pablo Picasso. Wzorki trzasniesz? Oto jest efekt końcowy. Dwa okienka zamontowane. Tutaj dałem silikon naokoło. Także w sumie nie wyszło tak źle, jak Monika przewidywała. Jest spoko. O, to drugie okno. Czarny silikon, Sika Flex 512. W środku jest biały silikon 212, też Sika Flex. W środku to mówię pod tą ramą. Więc tutaj jeszcze pod ramą dałem taśmę butylową, by nie wystawała poza krawędzie, bo wtedy będzie silikon odstawał. Także trzeba ładnie tam dociąć w środku i pod to takie zgarbienie dać właśnie tą taśmę butylową. Halo, siemanko. Drugi dzień. Dzisiaj montujemy nasz fan na dach. Wentylator. Fan to będzie z montowaniem.
Pan to będzie zmontowany. Takiej firmy. Fiama. Wygląda na solidny. Także muszę zrobić teraz drewnianą ramkę naokoło. Wyciąć dziurę w dachu. Wsadzić, zasilikonować. Od spodu będzie belka. Przykręcić śruby. Job done. Dobry dziobli. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ramka zrobiona. O, jak to wygląda mniej więcej. Od spodu. No, jest ok. No to idziemy robić dziurę w dachu. Ciekawe, jak to będzie. Na razie od spodu mam 4 otwory. Oj. Ramkę położyłem na trzcie na górę. Odrysowałem. I będę ciął. Kolejny etap za nami. Mamy dziurkę. Nie podziwiać nie ma. Mamy dziurę w dachu. Wszystko sobie schnie. Pościskane. Hello, monkey. Siemo. Iść. O tak. O. Chodzi? Dobrze? No. Chyba dobrze. Chcemy zobaczyć efekty. Siema. Mamy okno. No. Pięknie. Obrobione, zarobione. Mam nadzieję, że woda nie będzie ciekła. Jak tam nasze okno? Jest nasze okienko zrobione już. Pięknie. Osilikonowane, zabezpieczone. Teraz czuję się, jakbym flagę nie spadnie mi tylko. Żeby tak się wychyliłaś. Teraz wielką połomna chwila. Ściągamy folię, to lubię. A to pum, całe okno. No, super. To zastygłeś? Tak. No, a, spoko. Nie wiem, spoko. Spoko, bardzo ładnie. Słupki zabezpieczone. Środki zabezpieczone, to jest z góry. Całkiem proste. Jest okej. Okay. Job done, kolejny job done. Na razie.